Centenary. Widzę, że głosy są podzielone, ale widzę, że tak więcej osób pisze na to Veneno, bo jest droższe i ciekawsze może być. Nie podoba mi się to Veneno z przodu, ale z tyłu mi się bardzo podoba. Tutaj są jakieś ciekawe malowania tego samochodu. Ale mnie chyba one nie interesują. Jest jakaś wersja policyjna niby. Ciekawe. Okej. W karbonie go. Zobaczymy, co to potrafi. Czy można to jakoś stunigować? Na pewno. To jest kolejny hyper samochód, który robimy sobie. Raczej jeden z lepszych. Sporo graczy go ma, bo można go kupić, nie? Okej. Veneno. Co my tu możemy z tym zrobić? Na pewno cztery koła mamy w standardzie, więc to na pewno będzie ładnie cisnąć. Na drag gnoja. No na drag on by się akurat chyba nadawał. Patrzcie, jak on wygląda. Tak, o kurde, długi ten samochód się wydaje, co? W środku wygląda tak, typowe Lambo. Do klasy X. Nie, do klasy X nie. Ja się chcę nim ścigać na multikach. To jest drogie, fajne auto. Ja myślę, że może zrobić z niego zimowego żołnierza mojego. No czemu nie? Napęd na cztery koła. Dać mu tylko opony ten... Dać mu tylko opony offroadowe, żeby tam coś... Ten i w zimie będzie miał akurat kolce. No, chyba zrobię z niego zimowego żołnierza. Mam kilka zimowych żołnierzy w mojej kolekcji do ścigania się na multiku. I ten by był całkiem chyba, całkiem okej, nie? A może nie? No, dosyć fajnie skręca teraz. Dobra. Jedziemy w klasie S2, Goliata. Czy uda mi się go pokonać? Mam nadzieję, ale... Próbowałem go pokonać w Koenigseggu. One to one. Mi to nie zbyt poszło. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Myślałem, że jest lepszy jednak. Wiecie co, ja sobie teraz zwiększę troszeczkę poziom trudności, bo wcześniej zawsze jeździłem na tych liniach pomocniczych przy hamowaniu, a niedawno sobie je wyłączyłem i się przyzwyczaiłem do tego. I idzie mi coraz lepiej, ale początki były tragiczne, totalnie nie potrafiłem wyczuć zakrętów, ale teraz już jakoś tam mi idzie. No dobra, czy osiągnie tu 400 na godzinę? Takie mam pytanie.
Mamy tutaj dość mocno zwiększony docisk i samochód rzeczywiście bardzo dobrze trzyma się drogi. No i tych 400 nie osiągnęliśmy, ale to nie szkodzi, bo bardzo dobrą trakcję ma i świetnie, naprawdę świetnie, świetnie skręca po takim delikatnym zwiększeniu docisku. Tylko jest podsterowne, muszę popatrzeć jeszcze, co mogę z tym zrobić, bo wydaje mi się, że można by było to jakoś naprawić. Może właśnie zmniejszyć negatyw na koło, na tylnych kołach czy coś, żeby nie był taki podsterowny, żeby nie wypadał z tych zakrętów. Trzeba dużo prędkości. No, przeważnie takie są te samochody z napędem na 4 koła, że one wypadają z tych zakrętów. I lepiej nie dodawać w ogóle gazu. Wow, nieźle wziął ten zakręt. Podobało mi się. Naprawdę dobre auto. Kurde. Zmień gumy. Ale co? Z przodu na szersze? Nie, no chyba nie. Czy będę miał jakiś retro Live Sports Horizon 3? No to mogłoby być ciekawe. Tam są bardzo fajne wyścigi te rankingowane, no bo tam... No zresztą tam nie było chyba rankingowanych. Były chyba po prostu zwykłe. Te wyścigi online. Przygody o online. I tam można było sobie samemu uczestniczyć, a tutaj trzeba drużynowo zawsze walczyć. I jak to robi dzisiaj słaba drużyna, to elo, nie? Dziękuję za donacik. Lepiej kupić Red Dead Redemption czy Forza Horizon 4? Bez dwóch zdań Forza. Kurde, no Red Dead Redemption grałem sobie trochę. I gra jest spoko, ale mogę wam powiedzieć, że na pewno nie osiągnie takiego dużego sukcesu jak GTA 5. No bo młody gracz w tej grze nie znajdzie tego, co w GTA 5 mógł zrobić. To jest taka, Red Dead Redemption to jest taka gra dla raczej starszych odbiorców, którzy wolą sobie wziąć łuk, gdzieś tam postrzelać, oskurować zwierzynę, tak się bardzo powoli pobawić. Tylko że my jesteśmy już przyzwyczajeni do takich gier, gdzie co 3 sekundy coś wybucha. Zwłaszcza młode osoby nie docenią za bardzo Red Dead Redemption, bo wolą mieć natychmiast jakąś tam super rozgrywkę, tak? Jakieś tam wybuchy i inne tego typu rzeczy, które podnoszą adrenalinę natychmiast, nie? A w Red Dead Redemption on, ta gra dopiero pokazuje swój pazur, jak pograsz w nią, jak skupisz się na fabule, jak wczujesz się w tą swoją postać, bo jak nastawisz się na to, tak jak ja na streamie sobie odpaliłem Red Dead Redemption i grałem w pokera, no to później zaczynałem wszystkich zabijać i powiem wam, że strasznie sobie popsułem smak tej gry. Bo dopiero na czacie mi ludzie powiedzieli, że można zapisywać grę i wczytywać ją z powrotem. Ja tego wcześniej nie wiedziałem. I wszystkie moje złe jakieś tam decyzje, no, ciążyły na mnie później w grze, nie? I nie mogłem tego naprawić w żaden sposób, na przykład wczytując sobie grę. Nie wiedziałem, że to jest taka opcja. Dlatego starałem się postępować dobrze, zbierać sobie kasę, zarabiać w jakiś tam sposób. Ale jeśli miałbym wybrać między... Jeśli ktoś ma mało czasu, chce się dobrze pobawić w krótkim czasie... Ja... Nie! Zdecydowanie polecam Forza Horizon 4. No jest tu... Moim zdaniem też lepsza gra jak dla mnie, no. Red Dead Redemption nie dostarczy tego, co Forza, no tutaj nie ma co nawet dyskutować. No i dobra, dojeżdżamy. Poszło mi fatalnie, w trzech miejscach żebym skopał, tu pod koniec też. Nie udało mi się pobić czasu, ale myślę, że tak ze dwa razy... Ej, co to? Czemu mnie nie zatrzymało? What the fuck? Powinno mi zatrzymać. Aha, chyba będę musiał jechać, dopóki go nie pokonam. Okej.
W każdym razie tym lambosem bez problemu dałbym radę go pokonać, tylko musiałbym jeszcze jak ze dwa razy tutaj pośmigać i byłoby, nie? Czy skrzeszę serię z GTA San Andreas? Chyba już raz, nie skrzeszałem. Właśnie myślałem o tym, żeby pograć w jakieś takie starsze gry, nie? Cyk. 75 tysięcy, pięknie. Nie udało się go pokonać. Ach, ale pokonam go, kurde. Nie jechał jakoś super. Gdybym się bardziej skupił na jeździe, to... No ale wy jesteście dla mnie tutaj ważniejsi niż tam jakieś wyniki w grze. Ja czekam na GTA San Andreas już 2 lata. No i tak wygląda Veneno. Au! Bez problemu dałbym radę tam osiągnąć fajny wynik. Myślę, że będzie to jedno z moich lepszych aut. Wow! Ale teraz... Zupełnie inaczej. Dopiero od niedawna zacząłem się tak bawić tymi stabilizatorami. Można ciekawe rzeczy z samochodami robić, zwłaszcza z napędem na tył. Właśnie z napędem na 4 koła też oczywiście, nie? Ale zupełnie inaczej mogą się prowadzić auto, jak się te stabilizatory tam ustawi odpowiednio. I testuję sobie to na różne sposoby. Udało mi się naprawdę niezłą konfigurację dla Radicala zrobić. On po prostu pożera te zakręty teraz. Z maszyna. No. I tak wygląda sobie Veneno. Dajcie znać, co myślicie o tym samochodzie. Rozjechany Chińczyk. Nie no, to jest akurat Włoch. Veneno. To nie jest jakieś tam nowe auto. To jest z 13 roku już, nie? Centenario jest takie nowsze. Ale Centenario sobie jeszcze tam kiedyś kupię. Jak zarobię hajsu, bo teraz mam już malutko.